Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na kolejnym wydarzeniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Dzisiaj prelekcję online wygłosi Andrzej Kochut, koordynator RODM-u Warszawa i ekspert klubu jagiellońskiego, amerykanista. Tematem spotkania jest Trump kontra reszta świata, czyli ocena prezydentury Trumpa pod kątem jego polityki zagranicznej i ocenę tę wystawi Donaldowi Trumpowi nasz dzisiejszy ekspert. Andrzeju, jaką ocenę wystawisz Donaldowi Trumpowi za jego politykę zagraniczną? Od wczoraj już nie jest prezydentem, więc możemy oceniać całość prezydentury. No, ja bym chciał tutaj mimo wszystko uniknąć tej skali ocen szkolnych najbardziej typowej. Jasne, natomiast to był taki żarcik bardziej, wiadomo, że to by było uproszczenie, ale tak na zachętę po prostu. Natomiast rozmawiając o polityce zagranicznej Donalda Trumpa, trzeba ją oceniać tak samo jak zresztą i całą resztę dokonań Donalda Trumpa, patrząc przez pryzmat tego, co on obiecywał w 2016 roku, bo to jest polityk, który... To jest może niewygodne porównanie dla niektórych, ale podobnie jak Barack Obama w 2008 roku obiecywał przełomowe zmiany. Barack Obama pod hasłem change, zmiany właśnie, a Donald Trump obiecując, że Ameryka będzie znowu wielka. I myśląc o polityce zagranicznej, on również obiecywał rewolucję. Do Donalda Trumpa Stany Zjednoczone funkcjonowały w przekonaniu, czy przynajmniej administracje amerykańskie funkcjonowały w przekonaniu, że ten ład, który Ameryka ustaliła po II wojnie światowej, który po zakończeniu zimnej wojny stał się tak naprawdę obowiązującym ładem światowym, jest, jakby kosztuje Ameryka oczywiście i wysiłek zbrojny, i finanse, zasoby, natomiast jest dla Ameryki korzystny. Utrzymywanie tego ładu jest dla Ameryki korzystne, niezależnie od kosztów, jakie Stany Zjednoczone muszą ponosić. Donald Trump był tym politykiem, który powiedział, tak naprawdę jest wręcz przeciwnie, to znaczy Ameryka rzeczywiście ustaliła ten ład, Ameryka używa swoich zasobów finansowych i militarnych, by go utrzymać, ale korzystają na nim tak naprawdę wszyscy inni, korzystają na nim sojusznicy europejscy, którzy nie muszą inwestować we własny system obronny, tylko mogą polegać na amerykańskim parasolu militarnym, korzystają z niego państwa w Azji, takie jak Japonia, jak Korea Południowa, korzystają z niego przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, czy te państwa, które są w jakiś sposób konfrontują się ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj przede wszystkim chodziło o Chiny, które jakby wykorzystując tę amerykańską, Trump by powiedział, naiwność i trzymanie się pewnych zasad liberalnego porządku, dorabiały się i zyskiwały przewagę, wykorzystując to, co uważały za słabość Ameryki. Nie obawiali się Stanów Zjednoczonych ci złowrodzy dyktatorowie, których zresztą Trump też często przywoływał w czasie swojej kampanii wyborczej, czyli chociażby Kim Jong-un, czyli chociażby Nicolas Maduro w Wenezueli. Tutaj reżim irański się pojawiał wielokrotnie. Zresztą tutaj znowu, jeżeli już mowa o Iranie, Donald Trump pokazywał słabość tego paradygmatu, którym Stany Zjednoczone posługiwały się w polityce zagranicznej, pokazując, że ta łatwowierność, naiwność, miękkość Stanów Zjednoczonych płynąca z liberalnych przekonań spowodowała, że z Iranem wynegocjowano złą umowę, umowę niekorzystną z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, umowę, którą Trump lubił nazywać najgorszą w dziejach, zresztą było kilka takich, które lubił nazywać najgorszymi w dziejach, ale tą również, więc było ileś tam przykładów, nie chciałbym tej listy kontynuować bez końca, działań wcześniejszych, które Stany Zjednoczone dokonywały w przekonaniu, że należy inwestować w ten liberalny ład, ponieważ on się Ameryce opłaca, które zdaniem Trumpa należało jak najszybciej odwrócić w myśl zasady America First, sprawić, by to Stany Zjednoczone wreszcie były tym państwem, które najbardziej zyskuje na ładzie, który samo to państwo ustanowiło. I to było główne przesłanie działalności Donalda Trumpa w polityce zagranicznej w ostatnich latach i myślę, że z tego założenia, z realizacji tego planu należy go rozliczać. On oczywiście w tym większym planie zawarł kilka pomniejszych kwestii, które chciał zrealizować w ciągu tych lat swojej prezydentury. To były kwestie związane z renegocjacją pewnych umów międzynarodowych, wystąpieniem z tych umów, które były niekorzystne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, wywarcie nacisku na te państwa, na które zdaniem Donalda Trumpa ten nacisk był wywierany w zbyt słaby sposób, bez odpowiedniej konsekwencji, bez
użycia tej amerykańskiej siły, którą można było w tej sytuacji użyć. Było to wywarcie nacisku na sojuszników, którzy w większym stopniu powinni się tą swoją obronnością zająć. No i patrząc przez pryzmat tych ambitnych założeń, należy powiedzieć, że Donald Trump utknął gdzieś w pół drogi, że oczywiście abstrahując już od tego, czy ta jego diagnoza, a zwłaszcza zaproponowana recepta była słuszna, to należy powiedzieć, że to nie jest polityk, który doprowadził swoją przemianę amerykańskiej polityki zagranicznej do końca, co najwyżej wprowadził szereg dystrakcji, wprowadził szereg jakichś takich... Wprowadził po prostu sporo chaosu do tej polityki, niszcząc te stare struktury, ale niekoniecznie z udanym rezultatem. Kilka takich najprostszych przykładów, które nasuwają się niejako od razu, no to jest chociażby ta umowa nuklearna z Iranem, gdzie Donald Trump rzeczywiście zgodnie z zapowiedziami wypowiedział umowę wynegocjowaną jeszcze za czasów Baracka Obamy, a później wywarł ogromną presję na Iran, żeby zmusić Teheran do przyjęcia nowych warunków. I co się okazało? Niewiele z tego wynikło tak naprawdę. Mimo że ta presja rzeczywiście była bezprecedensowa, Iran popadł w problemy gospodarcze z powodu sankcji, które Waszyngton nałożył na ten kraj, zwłaszcza ograniczając możliwości dotyczące eksportu ropy naftowej, ale w efekcie wcale nie zgodził się na korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych warunki, nie usiadł do negocjacyjnego stołu, nie podjął negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, wręcz przeciwnie, pozostawał wciąż oporny, testował wytrzymałość Waszyngtonu na różne sposoby, przede wszystkim sprawdzając, jak daleko Stany Zjednoczone są się w stanie posunąć, by bronić regionu Bliskiego Wschodu przed irańskimi ingerencjami. No i tutaj to na pewno nie przyniosło rezultatu, który Donald Trump zapowiadał, mówiąc o tym, że jego styl prowadzenia polityki doprowadzi do jakiegoś rodzaju lepszych umów czy większych ustępstw ze strony tych państw zbójeckich, jakkolwiek je nazwiemy. Nie wiem, czy mam jakby brnąć w te kolejne przykłady, czy może w tej krótkiej ocenie wstępnej na tym już nie poprzestać i być może w te dalsze, bardziej szczegółowe kwestie wejdziemy gdzieś w dalszej części tej rozmowy. Ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na to, że wielu komentatorów, obserwatorów polityki amerykańskiej wskazuje także na fakt, że ta polityka zagraniczna Donalda Trumpa była w dużej mierze wypadkową podziału wewnątrz jego własnej administracji i wewnątrz partii republikańskiej. No bo na przykład przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Michael Flynn podzielał opinię Trumpa co do tej obecności na świecie i że Stany powinny czerpać z tego większe korzyści finansowe, ale byli też ludzie tacy jak James Mattis, sekretarz obrony, który wskazywał na to, że to Rosja jest większym zagrożeniem i ta dyslokacja wojsk amerykańskich w Europie jest jak najbardziej uzasadniona, nawet ponosząc takie koszty jak dotychczas. Tak, no to jest niewątpliwie element tego, co zapamiętamy jako czasy Donalda Trumpa i to, co zapamiętamy z administracji Donalda Trumpa, to ten chaos, który wewnątrz jego administracji wielokrotnie się przejawiał, chaos wynikający właśnie z nieporozumień personalnych pomiędzy Trumpem a jego doradcami, pomiędzy jego współpracownikami, ścierające się wizje ludzi takich jak wspomniany Jim Mattis, ale też na przykład Bolton, którego też należy wymienić, który często proponował z kolei dużo bardziej agresywny kurs niż Donald Trump byłby skłonny przyjąć w polityce zagranicznej, czy chociażby taka wewnętrzna rozgrywka pomiędzy Trumpem a pierwszym sekretarzem stanu Rexem Tillersonem, gdzie Trump zupełnie nie ufał swojemu, wydawałoby się, najbliższemu współpracownikowi w kwestiach polityki zagranicznej, często podważając sens jego misji, często podważając sens jego na przykład wizyt zagranicznych, co oczywiście skończyło się odejściem Tillersona z tejże administracji i wyniesieniem na sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Natomiast no, to jest taki okres, kiedy Donald Trump też dokonywał zmian w polityce zagranicznej za pomocą Twittera, często bez konsultacji z ludźmi wewnątrz własnego gabinetu, publikując jakąś wiadomość na przykład o godzinie 5 nad ranem, także o godzinie 8. Gabinet przekonywał się, że polityka właśnie się zmieniła, dziennikarze dzwonią, co z tego wynika, a oni muszą się w tej chwili gęsto tłumaczyć,
dlaczego Stany Zjednoczone taką, a nie inną zmianę przeprowadziły. To też jest jakiś element tego obrazu administracji Trumpa w ramach polityki zagranicznej. Wielu też wskazuje... Warto dodać też, tak kończąc jeszcze wątek, ale anegdotycznie mi się przypomniało, że sam Trump lubił nazywać Departament Stanu zamiast State Department to Deep State Department, nawiązując oczywiście do tych spiskowych, złowrogich struktur rzekomo rządzących Ameryką. On uważał, że ten opór przeciwko kierunkom, które chciałby wyznaczyć w amerykańskiej polityce zagranicznej, wynika właśnie z tego, że Departament Stanu jest opanowany przez tych złowrogich ludzi, którzy gdzieś tam z tego waszyngtońskiego szamba, który on chciał usunąć, się wywodzą. I warto tutaj powiedzieć, że za tych złowrogich ludzi on miał na myśli nie tylko demokratów, ale też niektórych mających silną pozycję republikanów, bo szedł po prezydenturę pod hasłem między innymi osuszania bagna, czyli jakby wypierania establishmentu, ale również tego republikańskiego. Co jest zgodne z tym, co właśnie powiedziałeś zresztą. Tak, no absolutnie, to jest polityk, który dochodził do władzy w 2016 roku wbrew establishmentowi partii republikańskiej przy olbrzymiej niechęci wielu kluczowych postaci w tej partii wówczas, który wygrał prawybory przebojem i trochę pod prąd i w końcu zawładnął partią republikańską, ale zawładnął nią już po tym, jak właśnie zwyciężył w prawyborach, a później w wyborach i jako prezydent miał okazję kreować politykę. Natomiast no to nie zmienia faktu, że nie wszyscy republikanie w Waszyngtonie są Donaldem Trumpem byli i są zachwyceni. No to zresztą widać w ostatnim czasie, chociażby po tym zamieszaniu wokół procedury impeachmentu, mieliśmy 10 republikanów w Izbie Reprezentantów, którzy poparli impeachment i wciąż trwają dyskusje, ilu republikańskich senatorów zdecyduje się głosować przeciwko Trumpowi, kiedy dojdzie już do tej kluczowej rozprawy. Mamy Mitcha McConnella, lidera senackiej większości, który zdecydowanie jest już Trumpowi nieprzychylny, a zawsze był co najmniej zdystansowany. To warto dodać, że on od kilku miesięcy nie pojawiał się w Białym Domu, o czym zresztą publicznie mówił, a w momencie, kiedy doszło do tych wydarzeń na Kapitolu, a nawet trochę wcześniej, bo on już po głosowaniu elektorskim uznał, że to już czas na zdecydowane odcięcie się od Trumpa, pogratulował Bidenowi jako jedna z pierwszych figur tak wysoko postawionych w partii republikańskiej. No i tym samym, można powiedzieć, zerwał z prezydentem. Także tak, te rozdźwięki wewnątrz partii republikańskiej były i są i one również w jakiś sposób rzutują na skomplikowany obraz polityki zagranicznej Donalda Trumpa. I przez tę niechęć Trumpa do do Departamentu Stanu, był on prawdopodobnie pod dużym wpływem takich nieformalnych relacji, po prostu rodzinnych nawet, między innymi swojego zięcia, Jareda Kushnera. Tak, no Trump wykorzystywał Jareda Kushnera do de facto prowadzenia kluczowych kwestii w polityce bliskowschodniej, często z pominięciem Departamentu Stanu, co wiązało się oczywiście z tym, o czym mówiliśmy, czyli z niechęcią wobec formalizmu pracujących tam urzędników, całej jakby problemów, jakie generują kontakty z tego rodzaju strukturą dla umysłu, który lubi działać szybko i nieformalnie, jak to Donald Trump miał w zwyczaju. I stąd chociażby pozycja rzeczywiście Jareda Kushnera w tych bliskowschodnich planach Donalda Trumpa. I jeśli chodzi o Jareda Kushnera, to mówi się, że on jest prywatnie w dość dobrych relacjach z Muhammadem bin Salmanem, księciem Arabii Saudyjskiej, aktualnie realnie rządzącym. Zwolennicy Trumpa wskazują, że można za zasługę Trumpa uznać to, że doprowadził do nawiązania relacji dyplomatycznych między Izraelem a czterema państwami muzułmańskimi, takim jak Maroko, Sudan, Bahrajn i przypomnij mi proszę, czwarty był... No nieistotne. Nie, wiem, o czym mówisz. Nie, też mam w tej chwili pustkę w głowie, ale nie szkodzi. A każdy jest w stanie szybko sprawdzić, o jakie państwa chodzi. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Stany Zjednoczone za Donalda Trumpa zmieniły trochę koncepcję swojej polityki bliskowschodniej. Takiej polityki, która starała się mimo wszystko jednak równoważyć wpływy Izraela, od zawsze potężne w Waszyngtonie, z racjami państw arabskich na rzecz takiego scenariusza, w którym Izrael otrzymuje pełne i niekwestionowane poparcie. To jest
w i tak proizraelskiej polityce amerykańskiej jednak jakiś przełom, ten sposób, w jaki Donald Trump prowadził swoją politykę zagraniczną, po to, by pokazać państwom, części państw arabskich, że współpraca z Izraelem im również się opłaca, ponieważ to stworzy pewien wspólny front przeciwko Iranowi, który jest prawdziwym zagrożeniem, chociażby dla Arabii Saudyjskiej. I te porozumienia, które udało się osiągnąć, w jakimś sensie pokazują, że taki kierunek polityki mógł prowadzić do pewnych sukcesów. No, Donald Trump bezprecedensowo popierał Izrael na różne sposoby, to może warto też o tym wspomnieć, o co konkretnie chodzi. To były często takie symboliczne, ale bardzo znaczące gesty, jak chociażby przeniesienie ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy, co Amerykanie de facto uchwalili już bardzo dawno temu i o czym mówiło się od dekad, ale żaden prezydent nie chciał się na to poważyć, Donald Trump to zrobił. Czy chociażby uznania okupowanych przez Izrael od kilku dekad terenów za no właśnie ziemie izraelskie, tak? Tu chodzi chociażby o wzgórza Golan, czy o słynny plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, który de facto oznaczał, że Izrael otrzymuje znaczną część zachodniego brzegu, a Palestyńczycy jakieś okrawki, tak? To był bardzo proizraelski w wymowie plan. I to na bardzo niekorzystnych warunkach dla Palestyńczyków, bo to miało być takie quasi państwo, nad którym Palestyńczycy nawet nie mogliby latać swoimi samolotami bez zgody, pasażerskimi oczywiście, i że wojskowych nie ma mowy, ale pasażerskimi nawet nie mogliby latać bez zgody Izraela. Więc tak, no to... Tak, tu chodziło o wykreowanie jakiegoś rodzaju kadłubowego państwa w pełni zależnego od Izraela, niegroźnego dla tego państwa, idealnie po myśli Benjamina Netanyahu i jego współrządzących. Mówi się, że Biden nie będzie aż tak proizraelski i podobno administracja Netanyahu przygotowuje się do tego. Chociaż rzeczywiście nikt nie jest wróżką i tego nie wiemy na 100%, co zrobi, ale jak myślisz, wydaje mi się, że to jest prawdopodobne, że będzie mniej proizraelski jak Trump, bo on był wybitnie proizraelski. No, Trumpowi trudno będzie dorównać na tym polu, to jest absolutnie pewne. Rozmawiając o Benjaminie Netanyahu, trzeba mieć w głowie ten proces, który się przeciwko niemu toczy i chyba właśnie albo jest wznowiony, albo wkrótce będzie wznowiony. W związku z czym jego polityczna przyszłość też stoi pod dużym znakiem zapytania i pytanie, kto ze strony izraelskiej będzie się musiał z nową administracją prezydenta Bidena mierzyć, natomiast no, z całą pewnością akcenty będą rozłożone inaczej. Biden na przykład oprócz innego nieco, jeżeli chodzi o intensywność stosunku do Izraela, będzie musiał inaczej poprowadzić swoją politykę chociażby wobec Arabii Saudyjskiej, bo to, co uchodziło Donaldowi Trumpowi, który zakładał przede wszystkim pragmatyzm w polityce zagranicznej, mniej przejmując się wartościami, w związku z czym nie musiał się martwić o poczynania Arabii Saudyjskiej, to na to Joe Biden z całą pewnością pozwolić sobie nie będzie mógł, w związku z czym będzie musiał reagować na poczynania Mohameda bin Salmana, na kwestie takie jak przecież pamiętne zabójstwo dziennikarza amerykańskiego w ambasadzie, w związku z czym no, tutaj pole dla Bidena, pole gry będzie zupełnie inne na Bliskim Wschodzie niż dla Trumpa, natomiast myślę, że co do ogólnego kierunku, takiego zwijania obecności Stanów Zjednoczonych, ograniczania obecności Amerykanów na Bliskim Wschodzie, to tutaj można spodziewać się mimo wszystko pewnej kontynuacji, zapewne innymi środkami, zapewne przy innej retoryce, z innymi akcentami i tak dalej, ale Stany Zjednoczone będą chciały, czy nawet będą zmuszone do tego, żeby ograniczać ilość zasobów poświęcanych na Bliski Wschód i zresztą nie tylko na Bliski Wschód, bo tak naprawdę coraz silniej będą musiały koncentrować się na rywalizacji z Chinami, na kwestiach azjatyckich, ale też na kwestiach wewnętrznych, bo Stany Zjednoczone, które przejmuje 46. prezydent, który przejął wczoraj, to jest państwo, które mierzy się z ogromnym kryzysem wewnętrznym, z pandemią na skalę niespotykaną nigdzie indziej na świecie, ale też z ogromnymi problemami i wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi. Plan Bidena przedłużający rozmaite środki, łagodzące ten kryzys, opiewa na prawie 2 biliony dolarów, a coś mi mówi, że to nie jest ostatni tego rodzaju plan. To są ogromne wydatki, które z siłą rzeczy muszą też prowadzić do ograniczenia aktywności w polityce zagranicznej. Dziękuję, Andrzeju, za tę wypowiedź. Przy temacie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych trudno by ominąć Chiny. Jak ocenić tę bardzo taką stanowczą politykę Waszyngtonu wobec Pekinu?
gdy gospodarzem był Trump Białego Domu? No myślę, że należy ją ocenić jako aktualizację amerykańskiej polityki wobec Chin, na którą zanosiło się od dłuższego czasu, ale Donald Trump był tym, który jej dokonał. To znaczy od przełomu XX i XXI wieku Stany Zjednoczone, funkcjonujące przecież w dosyć wtedy wydawało się udanym sojuszu z Chinami, zakładały, że Chiny wejdą w ten ład międzynarodowy jako chociażby członek Światowej Organizacji Handlu i staną się jego odpowiedzialnym udziałowcem. Nieprzypadkowo przypominam o tym responsible stakeholder, bo to było złudzenie, które na początku 2001 roku, drugiego roku było obowiązującym sposobem myślenia o Chinach na Zachodzie. Wtedy wydawało się, że jeśli Chiny wejdą do tych struktur międzynarodowych, zaczną handlować z państwami europejskimi, ze Stanami Zjednoczonymi, będą brały udział w obradach różnych międzynarodowych gremiów, to również skłoni je do większej odpowiedzialności i inwestycji w ten ład, zacznie to zmieniać Chiny wewnętrznie, demokratyzować być może. Natomiast no, widzimy już bardzo wyraźnie, że to się nie wydarzyło, a rządy Xi Jinpinga są zwieńczeniem tego trendu, tak naprawdę odwrotu od tego, czego Zachód od Chin oczekiwał. I w związku z tym konieczna była też aktualizacja amerykańskiej polityki. Do jakiegoś stopnia starał się to zrobić Barack Obama tym swoim pivotem na Pacyfik, ale to wciąż było zbyt mało. I w związku z tym ten kurs konfrontacyjny wobec Chin, który przyjął Donald Trump, myślę, że będzie obowiązujący w najbliższej przyszłości, niezależnie od zmiany w Białym Domu. Myślę, że Joe Biden również będzie realizował nieco zbliżoną politykę. Natomiast no pewnie z innym rozkładem akcentów. Charakterystyczna dla Donalda Trumpa była taka sinusoidalność w tych jego działaniach. On w relacjach, nie tylko zresztą z Chinami, z Koreą Północną trochę podobnie, często przeskakiwał od miłości do nienawiści w bardzo krótkim czasie, przynajmniej w takiej warstwie retorycznej. Raz deklarował przyjaźń, raz deklarował, że zniszczy oponenta za pomocą furii i ognia. No to akurat w przypadku Korei, ale w przypadku Chin również wskazalibyśmy takie przeskoki od wyznań miłości wobec Xi Jinpinga do opowieści o tym, że to Chińczycy wypuścili na świat zarazę, która teraz ten świat niszczy. W związku z czym no, spodziewałbym się pewnej większej ciągłości, mniejszego chaosu, większego spokoju, ale jeżeli chodzi o taki konfrontacyjny kurs wobec Chin, to myślę, że dla Stanów Zjednoczonych nie ma już w tej chwili ucieczki od tego rodzaju polityki. Zresztą sam Biden wydaje się to doskonale rozumieć i tutaj czytelnym sygnałem było to, że pod koniec, dosłownie dzień przed zakończeniem kadencji Donalda Trumpa, sekretarz stanu Mike Pompeo zadeklarował, że to, co Chińczycy robią wobec Ujgurów, to jest ludobójstwo. I ten komunikat został podtrzymany płynnie przez nowego sekretarza stanu Antonego Blinkena, który zgodził się z tym podczas przesłuchań przed amerykańską komisją senacką. W związku z czym widać, że tutaj jakiegoś wielkiego złagodzenia kursu nie będzie, co najwyżej może być pewne uspokojenie retoryki. Rozumiem. W odniesieniu do Chin było też charakterystyczne takie zacięte zwalczanie też samego pomysłu tej ekspansji Huawei i tej sieci 5G. Trump naciskał w relacjach dwustronnych na różne kraje, też europejskie, żeby do tego nie doszło. Uznawał to za pewne zagrożenie nawet dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No, myślę, że tego rodzaju wyzwania technologiczne również będą powodowały, że ten kurs konfrontacyjny wobec Chin zostanie utrzymany. To jest trochę problem, jeżeli mówimy o polityce związanej z technologiami u Joe Bidena, ponieważ on niewiele deklaracji w tej materii składał. Wiele możemy się domyślać. Europejczycy z całą pewnością wciąż oczekują, jaka będzie decyzja Bidena dotycząca podatku cyfrowego. Chiny być może oczekują właśnie na rozwiązanie tych kwestii związanych czy to z ekspansją Huawei, czy z kwestiami dotyczącymi półprzewodników, czy z właśnie siecią 5G i tak dalej, i tak dalej. Wciąż możemy na ten temat tylko spekulować i pewnych rzeczy się domyślać, ale gdybym miał obstawiać, to wydaje mi się, że w konfrontacji z Chinami Biden tej polityki, którą wprowadził Donald Trump
jakoś radykalnie nie zmieni. Być może będzie rezygnował z niektórych jej elementów, ale nie na takiej zasadzie, na jakiej dokonał odwrotu od kilku kluczowych polityk Trumpa wczoraj, kiedy za pomocą szeregu dekretów po prostu odwrócił niektóre elementy dorobku Trumpa, chociażby przywracając Stany Zjednoczone do klimatycznego porozumienia paryskiego. Myślę, że w tym wypadku, w relacjach z Chinami, czy pewnie trochę podobnie będzie na przykład w relacjach z Iranem, pewne ustępstwa ze strony nowej administracji będą możliwe, ale na zasadzie coś za coś. To myślę, że to co zostawia, był taki dobry artykuł w Foreign Affairs jakiś czas temu, sugerujący, że właśnie Biden może wykorzystać to, co w dorobku Trumpa być może mu się nie podoba i co chciałby w krótkim czasie odwrócić, po to, żeby wywrzeć pewien nacisk na kraje, od których może coś w ten sposób uzyskać. Krótko mówiąc, być może złagodzi swoją politykę akurat na przykład wobec Huawei, ale z całą pewnością oczekując jakiegoś rodzaju nie tylko gestu wdzięczności, ale konkretnego działania ze strony Chin. Co by nie mówić, Trump jednak, zwłaszcza pod koniec swojej kadencji, wszedł na tor takiej ostrej polityki wobec Rosji, na przykład w kwestii Nord Stream 2. Jak w ogóle oceniasz politykę Trumpa wobec Rosji? Bo z jednej strony mówił, że chce współpracować, czasem chwalił nawet osobiście Putina, ale z drugiej strony potrafił być wobec Kremla taki nieugięty, powiedzmy. No to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo Donald Trump, kiedy wygrywał wybory, to pojawiało się wtedy mnóstwo podejrzeń, że będzie to polityk wybitnie prorosyjski, przesuwający Stany Zjednoczone w kierunku jakiegoś ściślejszego sojuszu z Kremlem i Władimirem Putinem. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło. Ja się nie zgodzę z tym, że ta ostra postawa wobec Rosji przyszła dopiero pod koniec rządów Donalda Trumpa. Ona była w rządzonym przez niego Waszyngtonie obecna już wcześniej. Widać to chociażby po dokumentach strategicznych, chociażby strategii bezpieczeństwa narodowego przygotowanej przez administrację Trumpa, gdzie Rosja obok Chin była określana jako najważniejszy przeciwnik, największe wyzwanie dla bezpieczeństwa, państwo, które zagraża światowemu ładowi, w związku z tym zagraża również bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, w związku z czym Rosja od początku była na celowniku administracji Trumpa i stąd chociażby decyzje o wzmacnianiu tego kontyngentu wojskowego w Polsce, stąd wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce również. I to była polityka realizowana dosyć konsekwentnie, dlatego myślę, że to nie jest coś, co zmieniło się na sam koniec. Te sankcje wobec Moskwy pojawiały się z różnych przyczyn, również ze względu na Nord Stream 2, no to jest akurat ciekawa sytuacja, w której interesy amerykańskie bardzo ściśle zbiegły się z interesami polskimi, wbrew interesom z kolei na przykład Niemiec. Mówił też Trump o zwalczaniu radykalnego islamu, zapowiadał walkę z terroryzmem, że to będzie jego priorytet. I uważasz, że dokonał tego, czego obiecywał, czy połowicznie, czy w ogóle było to stosunkowo mało istotne w jego prezydenturze? No myślę, że jak często w przypadku Donalda Trumpa, to te dokonania są dosyć połowiczne. Rzeczywiście jego dosyć zdecydowana postawa wobec państwa islamskiego doprowadziła dosyć szybko do znaczącego odwrotu czy załamania się wręcz tej struktury. Natomiast no, potem Donald Trump z kolei zasłynął bardzo szybkim wycofaniem się z Syrii, tworząc taką próżnię bezpieczeństwa tuż przy tureckiej granicy, w związku z czym no tutaj jak zawsze w przypadku Trumpa często brakowało konsekwencji albo wygrywała chęć jakiegoś osiągnięcia prostego rezultatu w krótkim czasie. W przypadku Donalda Trumpa takim elementem, w którym chciał jak najszybciej osiągnąć jak najwięcej, było wycofywanie amerykańskich żołnierzy z różnych części świata, często wbrew głosom doradców, często wbrew strategicznej kalkulacji, wycofania amerykańskich wojsk z Syrii, przeprowadzone w pośpiechu, bez większych konsultacji, wbrew Mattisowi, ówczesnemu sekretarzowi obrony, jest jednym z takich przypadków. W związku z czym no tutaj
to, się, to, to jest coś, co jest charakterystyczne dla całej polityki zagranicznej Donalda Trumpa, czyli nawet tam, gdzie wydawałoby się, że kierunek był słuszny, to często jakiś wewnętrzny chaos, jakieś nieprzemyślane decyzje, czy może przemyślane, ale tylko przez Donalda Trumpa, bez wpływu jakiegoś głosu doradczego, psuły ostateczny efekt. Dziękuję za wypowiedź, Andrzeju. A jeszcze odniosę się do tego, do czego trudno się nie odnieść, mianowicie do tego, co się działo, do tych cyrków na Kapitolu. A jest to moim zdaniem istotne z tego względu na skalę międzynarodową, że jest to pewnego rodzaju kompromitacja Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, bo wydaje mi się, że tego centaura, ryczywoła, czy innej tam, tej dziwnej postaci przy tej mównicy, to by nawet najzagorzalszy rosyjski troll nie wymyślił na mema, a to się stało naprawdę. Tak, no to z całą pewnością jest kompromitacja amerykańskich służb, które do tego dopuściły. Jak dokładnie do tego doszło, to pewnie zostanie wyjaśnione, ale to też niestety jest element dorobku prezydenta Donalda Trumpa, który przez kilka tygodni po wyborach umacniał tę narrację o sfałszowanych i ukradzionych wyborach, i to najwyraźniej przesączyło się jakoś do umysłów jego wyborców. No zresztą badania pokazują, że 60 czy 70% republikańskich wyborców, w zależności od badań, nie wierzy w to, żeby te wybory były przeprowadzone w sposób prawomocny i praworządny. W związku z czym no, myślę, że te obrazki, które obserwowaliśmy na Kapitolu, to nie jest tylko przypadkowa awantura, która wydarzyła się podczas dużej manifestacji, to jest w jakimś sensie efekt słów, które Donald Trump wypowiadał i tweetów, które pisał przez kilka tygodni po wyborach. Od tej odpowiedzialności on nie ucieknie i myślę, że będzie nią obarczany. Natomiast jeżeli chodzi o same Stany Zjednoczone, myślę, że one dosyć szybko się z tej kompromitacji podźwigną. Oczywiście to jest arsenał do gry propagandowej dla państw takich jak Chiny, czy Rosja, czy Iran, i pewnie bezlitośnie będzie to Amerykanom przypominane. Zresztą już było im to wypominane przy różnych okazjach, ale myślę, że na skalę ogólnoświatową to są wydarzenia, które w pamięci jednak stopniowo będą przygasały. Jeżeli nie dojdzie do kolejnych tego typu eskalacji, to pewnie zniknie. Natomiast no, istnieje poważna obawa, że te nastroje społeczne, które rozbujał prezydent Donald Trump swoją retoryką, tak łatwo się nie uładzą i rzeczywiście będziemy mieć kontynuację tego rodzaju niepokojów wewnętrznych, a wtedy to może być no już taki rodzaj propagandowej pałki stale obecnej w arsenale różnych wrogów Stanów Zjednoczonych, trochę w myśl tego starego porzekadła, niepoprawnego politycznie bardzo, a u was biją murzynów, które pamiętamy z czasów komunizmu. No, Rosja myślę, że bardzo chętnie to wykorzysta chociażby na użytek wewnętrzny, żeby zachować poparcie w kraju po prostu wśród swoich wyborców. A dobrze, ale zapytam cię jeszcze, Andrzeju, przekażę pytanie od widza. Pan Mateusz Broszbar pisze tak: a co do walki z radykalnym islamem? Mógłbym spytać, jak to się odbiło na samych wyznawcach islamu w Stanach Zjednoczonych? No przede wszystkim odbiło się negatywnie dla samego Donalda Trumpa, który był wielokrotnie krytykowany już nie za walkę na Bliskim Wschodzie, ale za to, co zrobił w samym kraju, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o zakaz podróży do Stanów Zjednoczonych z określonych krajów muzułmańskich, czyli o ten osławiony travel ban. Jeżeli myślimy o dorobku Donalda Trumpa, to jest jedna z rzeczy, która była ze strony środowisk muzułmańskich najbardziej krytykowana, i to zresztą jest rzecz, którą Joe Biden symbolicznie odwrócił już w pierwszym dniu swojej prezydentury. Wśród tych 17 dekretów, o których wspominałem, jeden właśnie usuwał travel ban i wprowadzał na powrót możliwość podróżowania z tych krajów islamskich. Myślę, że nie powiększyło to zaufania do Stanów Zjednoczonych ze strony państw, mieszkańców państw muzułmańskich, notabene niespecjalnie wysokiego już wcześniej, bo tu należy też dodać, że to nie jest jakiś wyłączny dorobek administracji Donalda Trumpa. Co najmniej od czasu wojny z terroryzmem George'a W. Busha zaufanie w krajach islamskich do Stanów Zjednoczonych jest niewielkie, raczej jest to państwo przedstawiane jako główny wróg i źródło wszelkiego zła. Jest bardzo silny antyamerykanizm w niektórych częściach świata. To jest na pewno zjawisko, którego nie sposób pomijać we wszelkich analizach dotyczących różnych regionów.
Andrzeju, żeby nie przedłużać, zapytam jeszcze, czy masz może jakieś wnioski końcowe, coś chciałbyś dodać? Myślę, że we wnioskach końcowych, jeżeli coś mam dodać, to myślę, że z dużym zainteresowaniem przyjdzie nam czekać na to, jak tak naprawdę potoczy się polityka zagraniczna Joe Bidena. Troszeczkę starałem się to gdzieś między wersami rysować, mówiąc o tym, czego Joe Biden prawdopodobnie nie zmieni, czyli tego ograniczania amerykańskiej obecności w świecie poza tym teatrem azjatyckim, czy tej polityki konfrontacyjnej wobec Chin, ale myślę, że pewnych zmian również należy się z kolei spodziewać. Ja bym się spodziewał większego zacieśnienia relacji transatlantyckich, coś co za Donalda Trumpa uległo sporemu osłabieniu również ze względu na jego personalne nieporozumienia chociażby z Angelą Merkel i z innymi przywódcami Europy Zachodniej, ale też myślę, że taką charakterystyczną rzeczą w polityce zagranicznej Joe Bidena może być znaczna obecność tych kwestii ekologicznych. Joe Biden ma ogromne ambicje, jeżeli chodzi o zieloną zmianę w Stanach Zjednoczonych. Ona się nie ogranicza tylko do kwestii regulacyjnych, ona się odnosi do transformacji de facto Stanów Zjednoczonych w stronę kraju bardziej ekologicznego. Wiadomo, chodzi o neutralność klimatyczną w 2050 roku, rozwój infrastruktury, badania nad zielonymi technologiami, ale to również dotyczy polityki zagranicznej w tym sensie, że Stany Zjednoczone chciałyby na nowo być światowym przywódcą w walce ze zmianami klimatycznymi. I tutaj takim bardzo czytelnym sygnałem, że to jest jeden z priorytetów administracji, jest obecność w nowym gabinecie Johna Kerry'ego, czyli pamiętnego kandydata na prezydenta z 2004, ale przede wszystkim sekretarza stanu z administracji Baracka Obamy po ustąpieniu Hillary Clinton, człowieka, który walnie przyczynił się do porozumienia paryskiego, do którego teraz Stany Zjednoczone wracają, i to jest sygnał, że Stany Zjednoczone będą starały się nie tylko szukać porozumienia z innymi demokracjami, bo to jest jakiś jeden pomysł administracji Joe Bidena na zmiany, by w ramach tych struktur międzynarodowych, które są jednak mocno osłabione ekspansją chińską, tworzyć zgrupowanie państw podzielających wspólne wartości, ale też właśnie żeby stać się tym liderem wśród państw, które chcą tworzyć nowy zielony ład, że już nie będę szukał zielony nowy ład, żeby już nie szukać nowych określeń na to zjawisko. I na pewno Stany Zjednoczone również za czasów, nie kandydatury, tylko już prezydentury Bidena będą chciały być też z okazji tego nowego zielonego ładu liderem też zaawansowanych technologii związanych z tą transformacją, jaką zapowiadają. No to nie ulega wątpliwości i to wiąże się również z tą kwestią, o której rozmawialiśmy wcześniej, zastanawiając się nad tym, czy Joe Biden będzie kontynuował tę politykę restrykcyjną wobec chińskich firm technologicznych. To i myślę, że jeżeli Stany Zjednoczone chcą być tym liderem technologii w wielu obszarach, to będzie się wiązało nie tylko z inwestacjami w badania, w rozwoju własnych technologii, właśnie tych zielonych technologii, ale też w jakimś stopniu w hamowaniu rozwoju chińskiego, tam gdzie Stany Zjednoczone będą miały coś do powiedzenia. Dziękuję za tę wypowiedź, Andrzeju. Czy jeszcze coś chciałbyś dodać, czy może wolałbyś, żebyśmy na tym zakończyli? Jeżeli nie ma żadnych dalszych pytań, to myślę, że pytań już możemy postawić kropkę. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję również wszystkim, którzy nas oglądali i do widzenia, Andrzeju, do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogliśmy odbyć tę rozmowę. Do zobaczenia. Do widzenia.